Siema, słuchajcie. Tego DLC już udało mi się trochę filmów nagrać, w zasadzie trochę dużo. Jednakże stajemy właśnie w momencie, w którym w zasadzie już nie da się nic już wymyślić na temat tego DLC, no bo wszystko zostało w zasadzie już nagrane, co się dało w zasadzie nagrać. Zatem idzie dzisiaj, nazwijmy, że będzie taki film, którym chciałbym móc ocenić o DLC, powiedzieć jakieś plusy, minusy, ogólnie jakby podsumować to wszystko, co aktualnie jest wiadome. Więc może powiem sobie o zawartości, która już została dodana. Mamy tak, na pierwszy punkt są tak zwane usunięte samochody ze scen internetowych, których można kupić w innych miejscach. Czemu kasować samochody? Wiadomo, no może one są mniej używane. Rzeczywiście, może ludzie ich nie kupują, nie są tymi zainteresowani, ale no w zasadzie teraz te samochody stają się trochę bardziej, może to jest właśnie tych celów, że chcą zrobić, żeby bardziej ekskluzywne. Prawda, większość z nich dalej to są takie, no średnio fajne wozy, ale no jednak, no wydaje mi się, że pomysł jest raczej no słaby, no trzeba to powiedzieć wprost. Pomysł jest naprawdę bardzo słaby. Druga rzecz, w zasadzie po to tutaj zrespiłem sobie tego Avengera, chciałbym omówić w skrócie ten biznes z niego, bo to jakby takie mówię, chciałbym powiedzieć głównie o takich najważniejszych rzeczach, jakie są. Tam sobie oczywiście Avenger, no wiadomo, że się nie zmienił, chociaż głównie chodzi oczywiście o ten tutaj panel, który został dodany. No i teraz tak, no idąc, nazwijmy to tokiem myślenia takiej osoby, która nie ma tego Avengera, a potencjalnie nie chciałaby go mieć. Czy takie coś w ogóle się opłaca? Nie wiem, wchodząc na ten monitorek, widzimy tak, operację Przewrót oraz operację ALS. Wiadomo, teraz jest to na premii razy 2, no to teraz to ma jeszcze jakąś cenę. Ale kiedy nie będzie już premii razy 2, wszystko w zasadzie zleci w dół. No biznes wtedy już nie należy do takich najciekawszych. No niestety, bo praktycznie trzeba mieć 5 milionów, żeby... Znaczy 5 milionów. Praktycznie tracimy prawie, że 5 milionów za tego Avengera. Dostajemy w biznes, w którym gdyby przy najlepszych wiatrach zarobimy 350 tysięcy na godzinę. Bo teraz wiadomo, teraz jest premia razy 2. No to jakby się nie liczy, ale bez tej premii to będzie z 350 tysięcy na godzinę zarobku. W takim razie będzie trzeba spędzić gdzieś 14 godzin może? Z 13? Żeby w ogóle zwrócić tego Avengera plus ten panel. A to jest tylko, wiecie, to jest tylko dopiero początek, a co dopiero później będzie, nie? Później niby jest dopiero zarobek. No niestety, no nie jest to najbardziej wydajny biznes, dlatego ten biznes, no trzeba go wrzucić naprawdę na samo dno. On jest po prostu beznadziejny kompletnie. Kolejną zmianą, którą widać na pierwszy rzut oka, jest hangar, w zasadzie ulepszenie hangaru. I zaczynając w zasadzie od tego tej gościa na dole. Rusty McCrew załatwi nam po prostu paczuszki do naszego biznesu. Jednakże no wiadomo, że on załatwia to losowo, w niedużych ilościach, bez premii. One nie ma racji bytu, jednakże kiedy sobie, nazwijmy go jako taki trochę zbywanie tych paczek offline, on co 48 minut przyniesie tam jedną paczuszkę. Co prawda jest trochę problem z tymi, żeby to zapisać rzeczywiście, że on coś namkolwiek w ogóle przyniósł. Ale to jest druga sprawa. To fajna jest to rzecz, no można zarobić. Później jak wejdzie na premii, no to coś idzie zarobić z tego hangaru. Chociaż na kolejny bardzo duży plus trzeba powiedzieć, sprzedaże. Albo bardziej w ogóle kradnięcie tego wszystkiego, gdyż mamy nową opcję jako transport lądowy. Transport lądowy daje nam to, że tę misję można wykonać kurde szybciej niż 10 czy 15 minut jak było w powietrzu. Tylko nawet czasami do 3 minut je ogarniemy, 5 minut. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, bardzo szybki wynik i w końcu ten biznes, prawda, jeszcze zrobię na ten temat, mówię, bardzo odświeżony, żeby dobrze opowiedzieć o tym hangarze. Tego mówię, muszę jeszcze parę danych pozbierać, ale naprawdę poważnie, hangar biznesu, któremu nikomu by się nie poleciło poza zrobieniem zniżek na helikoptery, samoloty, stał się biznesem, który w ogóle można teraz rozpatrywać w kategorii, a może warto go zrobić, jak jest na tej premii. To jest bardzo wysoki poziom, to trzeba powiedzieć. Wiadomo, to nie jest poziom liczbowy, ale słowny wydaje mi się, że jest o wiele ciekawszy. Inną też rzeczą, którą mamy od razu tak dostępną w tym DLC, mamy po prostu możliwość, albo bardziej możliwość, bo to też jest dosyć duża sprawa, mianowicie pojawił się nowy odrzutowiec Raiju, a co za tym idzie, skoro Raiju się pojawiło, mam dosyć, szczerze powiem, bardzo duże plusy ten właśnie odrzutowiec. Nie dość, że jest bardzo szybki, mobilny. Naprawdę, bardzo szybko się go robi, to naprawdę nie jest on zły. Szczerze powiem, ten odrzutowiec, naprawdę, on nie jest tragiczny. Fajnie się nim lata. No niestety, też są dosyć duże minusy, jeżeli chodzi właśnie mówię o to DLC. To są wiadomo, takie zmiany, które bardzo nie wpłynęły jakoś na rozgrywkę, chociaż na przykład jedna z takich błędów, które fajnie, że w końcu zostały naprawione, tyczą się tego, że czasem podczas zmiany sesji mogła nam zniknąć amunicja. I na szczęście zostało to już naprawione.
i już na mnie amunicja nie będzie znikać. To jest w sumie najważniejsza rzecz, bo to czasem się mówię, czasem się w jakiejś broni bugowało, nie wiadomo dlaczego. I co zmianę sesję, kasowało ci amunicję. Jednakże no niestety, trzeba też powiedzieć dosyć duże minusy tego, że w zasadzie to DLC, tak szczerze mówiąc, jego główna zawartość, czyli dodanie tego nowego biznesu do Avengera jest... No, lekko mówiąc, dziadowska. Przez to, że ta zawartość jest dziadowska, trochę nie ma sensu powracać, nie? No chyba, że ktoś z was miał Avengera i chciał sobie zrobić zniżkę na ten nowy tenki odrzutowiec. Tylko niestety, to DLC znowu ma taki problem, że no nie wprowadza za bardzo zawartości. To prawda, wiadomo, trochę tam pozmieniało się. No nie jest tak, że się to nic nie zmieniło kompletnie. Nie ma żadnych nowości. Jednakże, no, to trzeba to po prostu przyznać. No za wiele do roboty w tym DLC nie ma. Nagle nie pojawiła się jakaś taka aktywność, którą nagle wszyscy będą chcieli robić. Plusem wiadomo jest to, że chociaż hangar trochę został ulepszony do takiego stopnia, że można go już używać. Jest do stanu takiego, że no nie będzie można na niego narzekać. Też nie mogę oczywiście zapomnieć o jeszcze jednej rzeczy, jaką jest wprowadzona nowa broń. Czyli nowa broń, która była dostępna w furgonetce. To się tam pojawi prędzej czy później. Tutaj właśnie trzymam sobie w ręce to nowe Uzi. Fajne jest ono oczywiście do... Znaczy nowe Uzi. Uzi to nie jest, ale no mówię, fajne jest ono pojazdów. Naprawdę bardzo fajny karabinek. Dużo amunicji, dużo wszystkiego. To jest też duży plus. No mówię, nowa broń. Kada mówię tylko, że dla niektórych odblokowanie tej broni może być trochę trudne, no bo wiadomo, no trzeba znaleźć sobie furgonetkę z bronią, ona też tam swoje kosztuje. Nie pamiętam już ile kosztuje, zapomniałem tej sumy, ale pewnie strzelam, że do 200 tysięcy może kosztować. Fajną też rzeczą oczywiście w tym DLC jest oczywiście to, że w pojazdach właśnie dużych dostaliśmy kolejną no w zasadzie rzecz, która miała być w twórni kwasu, czyli po prostu daj jakąś jego nazwę, co nie? Zmieniając sobie nazwę tego kwasu, dostajemy 5% bonusu za to, że go po prostu mamy, o tak by to nazwać. Za to, że jest ten kwas, jeszcze dostaję 5% premii. Mimo, że z kwasu się już szczerze dobrze zarabia, to mimo wszystko 5% w sumie leży na ulicy, bo prawda jest taka, że ten bonus już dawno odblokowaliście robiąc fabułę. Więc nawet nie trzeba się skupiać zbytnio na nazwie tego wszystkiego. Już mówię, fajną rzeczą jednocześnie też jest to, że kiedy dzwonimy sobie do MMI, chcemy odebrać nasze uszkodzone pojazdy, nie wiem, może mam jakiś, to, że jest taka opcja, że możemy kliknąć odbierz wszystkie, jakie są, co nie? A przez to, że możemy, no akurat nie mam, ale że jeżeli są jakieś pojazdy, dużo ich mamy uszkodzonych, no to dzwonimy do nich, klikamy odbierz wszystko i sprawa załatwiona jest. Dzwoniąc do mechanika, możemy sobie po prostu nazwać nasze wszystkie garaże, przez to będzie nam trochę łatwiej poszukać fury. Ja akurat sobie nie ponazywałem, bo nie segregowałem jeszcze sobie tych pojazdów, jednakże to jest bardzo ważna sobie informacja, żeby sobie to posegregować. Niestety jedynym minusem jest tego, że wjeżdżając na przykład na taki garaż, nie, przy arenie, czy coś w tym stylu, to pisze tam, że wjeżdżamy na garaż przy arenie, a nie jest ta nasza customowa nazwa. Ale być może to poprawiam już do następnego DLC, czyli na zimę dopiero. Bo raczej jest to mało prawdopodobne, że oni to zrobią, zmienią, bo to chyba nie do zmienienia tak po prostu na sesji, ale... Być może to sobie pozmieniają. No i cóż, w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o takie zmiany, które widać tak o na pierwszy rzut oka. No nie ma co się chodzić tak szczegółowo, co dokładnie zostało zmienione, bo jakby troszeczkę nie chodzi o to w takim podsumowaniu tego DLC, jak można byłoby je ocenić. Wiecie, ocena tego DLC, bo też zrobiłem taką ankietę dla widza, jak ocenia po prostu sam widz to DLC, jakie będzie miał oczekiwania wobec niego. No i tam większość osób oceniała, że będzie takie w zasadzie średnie, czyli między 5... a 6 bardziej. I to wskazała większość, bo prawie że 50%, ale że wszystkie inne opcje miały w zasadzie mniejszą ilość głosów i bardziej w stronę negatywnej. Myślę, że teraz jeszcze, jakbym jeszcze raz odpalił tę ankietę, ludzie mogliby wskazać wartość jeszcze niższą, bo ani to DLC nie jest w zasadzie super. Jest bliżej tego beznadziejnego, w zasadzie jednego z najgorszych, jakie wyszły. Gdyby dodające cokolwiek, można by powiedzieć, to myślę, że to jest naprawdę jedno z najgorszych DLC, bo co prawda wiadomo, takie DLC jak tam, nie wiem, Los Santos, kurde, tam nie wiem, Los Santos, nie wiem jak się nazywało to takie letnie DLC tam, Los Santos Special po prostu, nie wiem, Holiday Surprise je nazwali, czy coś takiego. W sensie, to było takie jedno dodane, gdzie była tylko misja na jachcie, w sumie od razu wszystkie fury. Miałoby być niby coś innego planowane, ale ostatecznie się to nie trafiło przez takie naprawdę wydarzenie. No ale pomijając to DLC, w zasadzie to jest jedno z najgorszych DLC, jakie wyszło, bo nie ma prawie w nim żadnej zawartości. Zawartość, jaka tutaj jest do robienia, tak do powtarzania może bardziej, tyczy się w zasadzie
tylko i wyłącznie hangaru. Bo mówię, misje z Avengera są w sumie beznadziejne, to jest taka główna nowość. Wiadomo, nowy odrzutowiec jest fajny, będzie używany tak po samo podpisy garażów, czy to, że nam nie zniknie amunicja, to jest oczywiście na plus. Jednakże na wiecie, to nie jest coś takiego, co na co czeka się pół roku, nie? To jest coś takiego, co mogą oni, nazwijmy, dodać w patchu. To nie jest takie coś, co ktoś odpalił grę w grudniu i liczy, że jak wróci na wakacje do gry, że będzie miał, no, że w ogóle będzie miał coś ciekawego do roboty. Wiadomo, fabuła może nie jest jakaś bardzo ciekawa, ale no to godzinkę przynajmniej zajmie. Zrobienie tego wszystkiego przynajmniej raz trochę potrwa, trochę zajmie. Jednak ja powiem wam szczerze, że ja tego bardzo nie widzę tego DLC w pozytywnym świetle i moja odpowiedź jest bardzo słaba. Nawet mogłem powiedzieć, że trochę gorsza niż nawet widzowie ocenili między 5 a 6 i bym nawet ocenił to DLC na 3. Dosłownie, może jakieś 3. No nie wiem, czy trójkę dając temu DLC w skali 10, to jest dosyć, czy to jest dobry wynik. Ale że te tam, nie wiem, wakacyjna niespodzianka, czy jak to tam nazwali, było w zasadzie ocenione 1, mógłbym wprost powiedzieć, że to była DLC na 1 oceniona, albo nawet na 0. To niestety to, mówię, gdzieś z 3 by mogło dostać. W każdym razie, to tyle, więc no, do następnego, cześć!